Su-25T to radziecki dwusilnikowy samolot szturmowy, silnie opancerzony i uzbrojony, przeznaczony do bezpośredniego wsparcia pola walki. Zespół napędowy tworzą dwa jednoprzepływowe dwuwałowe silniki turboodrzutowe bez dopalania o ciągu około 40 kN każdy. Samolot ten wykorzystam jako pomoc dydaktyczną, która ułatwi Wam zrozumieć pojęcie wektora i działania na wektorach. W fizyce mamy do czynienia z różnymi wielkościami fizycznymi: takimi jak czas, siła, praca, moc, przyspieszenie. Te wielkości fizyczne można podzielić na skalarne i wektorowe. Skalarem nazywamy taką wielkość, którą możemy jednoznacznie określić przez podanie jej wartości liczbowej. Wartość liczbowa może być przedstawiona za pomocą punktu na przyjętej osi liczbowej. Oceniając temperaturę na dworze wystarczy podać jej wartość na wycechowanej skali, jak w przedstawionym przykładzie. Temperatura tutaj wynosi 24 stopnie Celsjusza. Do skalarnych wielkości fizycznych zaliczymy czas, masę, temperaturę, pracę, moc i wiele innych. Wektorem nazywamy wielkość, którą można przedstawić za pomocą usytuowanego w przestrzeni odcinka, mającego określony kierunek i zwrot. W trójwymiarowej przestrzeni umieściłem czerwony wektor, posiadający początek a i koniec b. Zwrot wektora zaznaczamy grotem na jego końcu. W fizyce wektor opisujemy pojedynczą literą ze strzałką ponad nią. Litera oznacza wektorową wielkość fizyczną. Dużą literą F oznaczamy siłę, małą literą R wektor położenia, literą V wektor prędkości, zaś małą literą A wektor przyspieszenia. W fizyce występują też inne wektory, jak wektor indukcji magnetycznej, natężenia pola grawitacyjnego albo pędu. Gdy nad literką nie ma strzałki, to mamy na myśli wartość tego wektora, z pominięciem informacji o jego kierunku i zwrocie. Gdy nad wektorem strzałka się znajduje, to wektor opisywany jest przez jego współrzędne, które podawane są w nawiasie kwadratowym. Liczba współrzędnych odpowiada zawsze liczbie wymiarów przestrzeni. Jednostkę można zapisać poza nawiasem i będzie się odnosiła ona wtedy do wszystkich współrzędnych tego wektora. Wektory można rozkładać też na składowe, które są rzutem tego wektora na osie współrzędnych obranego układu współrzędnych. Wtedy te składowe powinny posiadać strzałkę ponad literką wielkości fizycznej oraz indeks dolny związany ze składową, na którą wektor rzutowaliśmy. Spróbujcie teraz ocenić, którą wielkość fizyczną w zaprezentowanej specyfikacji technicznej samolotu można zaliczyć do wielkości wektorowych, a które do skalarnych. Wektorowa wielkość fizyczna przedstawiona jest na rysunku jako strzałka łącząca dwa punkty. Wektory są sobie równe jedynie wtedy, gdy mają tę samą wartość, kierunek i zwrot. Ich punkt przyłożenia może być inny. Powiemy więc, że zaprezentowane na grafice wektory są równe, ale jedynie wtedy, gdy wektory będą dotyczyły tych samych wielkości fizycznych. Jeśli dotyczą innych wielkości fizycznych, jak na przykład siła i prędkość, to powiemy co najwyżej, że ich kierunek i zwrot jest jednakowy. Wektory mogą mieć ten sam kierunek, lecz przeciwny zwrot, co możecie zobaczyć w zaprezentowanym przykładzie. W kręgach studentów fizyki przekazywany jest taki czerstwy żart. Idzie student fizyki ulicą i zaczepia go babka. Do kościoła to dobry kierunek? Dobry, odpowiada student. Babka odchodzi, a student do siebie. Kierunek dobry, ale zwrot przeciwny. W zależności od obranej przestrzeni, w której rozpatrujemy ciała, wektor może posiadać różną liczbę współrzędnych. W przestrzeni jednowymiarowej wektor posiada jedną współrzędną. Jest to szczególny przypadek wektora, ale często wykorzystywany w ruchach prostoliniowych do opisu prędkości, przyspieszenia, przemieszczenia albo siły. Gdy taki wektor ma znak dodatni przy wartości liczbowej, to mówimy, że jego zwrot jest zgodny z rosnącą wartością współrzędnej, ewentualnie że jest zgodny ze zwrotem osi obranego układu współrzędnych. Gdy znak przy wartości wektora jest ujemny, to zwrot wektora jest przeciwny do zwrotu osi przyjętego układu współrzędnych. Wartość wektora dla jednowymiarowego układu współrzędnych obliczamy na podstawie podanego wzoru co w sumie sprowadza się do obliczania wartości bezwzględnej jego współrzędnej. Dla jednowymiarowego układu współrzędnych wektor możemy zapisywać bez tych śmiesznych klamerek. W układach dwuwymiarowych można spotkać się z wielkościami wektorowymi, które posiadają w swoim zapisie dwie współrzędne, x-ową i y -ową. Aby obliczyć długość wektora zaznaczonego w przestrzeni, korzystamy z twierdzenia Pitagorasa. W przestrzeni trójwymiarowej wektory posiadają trzy współrzędne. Wartość wektora obliczamy z następującego wzoru. W szkole średniej jest mało prawdopodobne, byście spotykali się z wektorami opisywanymi za pomocą dwóch albo trzech współrzędnych. Najczęściej będziecie mieli podaną wartość wektora, na podstawie której będziecie musieli dokonać obliczeń lub wykonać na tym wektorze jakieś działania matematyczne. W fizyce wyróżniamy kilka podstawowych działań na wektorach. Dodawanie i odejmowanie wektorów, mnożenie i dzielenie przez skalar, rozkładanie wektorów na składowe, czy też obliczanie długości wektora. Występuje też iloczyn skalarny i wektorowy, choć w szkole średniej są raczej ukryte pod różnymi wzorami i uczniowie często nawet nie zdają sobie sprawy, że doszło do obliczenia iloczynu wektorowego albo iloczynu skalarnego dwóch wektorów. Zacznijmy od dodawania i odejmowania wektorów. W przedstawionym przykładzie chcielibyśmy ocenić łączny ciąg silników przedstawionego samolotu. Wiemy już, że jest to jednostka wyposażona w dwa silniki, każdy o sile ciągu równej 40,2 kN. Zaznaczmy siły ciągu silnika. Aby dowiedzieć się, ile wynosi łączny ciąg silnika, wystarczy te dwa wektory dodać do siebie. Graficznie najlepiej przyczepić pierwszy wektor do środka masy maszyny, a drugi wektor do końca pierwszego wektora. W ten sposób otrzymujemy trzeci wektor. Wypadkowy o wartości i długości dwóch składowych. Siła ciągu silnika rozpędza samolot do dużych prędkości. Gdy samolot przyspiesza, to rosną siły oporu ruchu. Zaznaczmy taki łączny opór ruchu samolotu na grafice w pewnej chwili jego lotu, w momencie, gdy ciąg silników jest maksymalny. Możemy wyznaczyć sumeryczną siłę powodującą ruch przyspieszony samolotu, dodając wektor siły ciągu silnika do wektora siły oporu. Graficznie przenosimy wektor siły oporu powietrza na koniec wektora siły ciągu silnika. Otrzymany wektor wypadkowy jest wynikiem sumy wektorowej wektora siły ciągu silnika i siły oporów ruchu. Algebraicznie cały przykład wykonujemy jeszcze łatwiej. Od wartości 80,4 kN odejmujemy wartość oporów ruchu. Otrzymana wartość ma znak dodatni, czyli zwrot wektora jest identyczny jak wzrost wartości na z góry przyjętym jednowymiarowym układzie współrzędnych, ewentualnie taki jak dłuższy z wektorów. Oczywiście długość wektorów jest tylko umowna, no ale warto by było, żeby wektor o większej wartości był dłuższy od wektora o mniejszej wartości. Zróbmy inny przykład w układzie dwuwymiarowym. Samolot podczas lądowania bardzo często musi walczyć z silnym wiatrem bocznym. Pilot takiej maszyny ustawia ją lekko pod kątem do kierunku wyznaczonego przez pas startowy i kierunku lotu, by zniwelować składową prędkości wiatru. Wiedząc z jaką prędkością porusza się samolot, a także ile wynosi prędkość wiatru bocznego, jesteśmy w stanie wyznaczyć wychylenie samolotu od kierunku lotu. Aby to zrobić, musimy dodać do siebie dwa wektory. Graficznie możemy tego dokonać na dwa różne sposoby. Pierwszy sposób to tak zwana metoda równoległoboku. Polega na tym, by dwa wektory, które chcemy do siebie dodać, przyczepić w jednym miejscu. Następnie rysujemy linię przerywaną przechodzącą przez koniec jednego z wektorów i równoległą do drugiego wektora. To samo robimy na końcu kolejnego wektora. W ten sposób otrzymujemy równoległobok, którego przekątna wyznacza wektor wypadkowy. W drugiej metodzie, zwanej metodą wieloboku, każdy początek kolejnego wektora przyczepiamy do końca poprzedniego wektora. Później łączymy początek pierwszego wektora z końcem ostatniego, otrzymując w ten sposób wektor wypadkowy. Druga metoda jest przydatna w momencie graficznego wyznaczenia sumy wektorowej kilku wektorów. Jakbyśmy nie robili, to musimy pamiętać, że wektory, na których pracujemy, muszą być odpowiedzialne za tę samą wielkość fizyczną, a wartości tych wektorów muszą mieć taką samą jednostkę. W ten sposób poznaliśmy wychylenie dziobu samolotu w stosunku do jego kierunku ruchu. Aby obliczyć wartość sumy wektorowej na podstawie dwóch wektorów, musimy znać wartości tych wektorów i kąt między nimi. Jeśli na fizyce spotkacie wektory o różnych kierunkach, to pewnie w 90% przypadkach będą one do siebie prostopadłe. Wtedy o wiele łatwiej skorzystać ze znanego wam twierdzenia Pitagorasa. Wykonajmy kolejne zadanie, tym razem na różnicę wektorową. Chcę dowiedzieć się, jaka jest zmiana prędkości poruszającego się u samolotu w trakcie hamowania na przeznaczonym do tego pasie w zaprezentowanym przykładzie. Gdy wektor początkowy pojazdu ma ten sam kierunek co wektor końcowy, obliczenie różnicy wektorowej nie jest szczególnie trudne. W punkcie A początkowy wektor prędkości miał wartość równą tyle, a końcowy wektor prędkości wartość równą tyle. Aby obliczyć zmianę, od wektora końcowego odejmuję wektor początkowy. W tym celu muszę zmienić zwrot pierwszego wektora na przeciwny i jego początek przyczepić do końca drugiego wektora. Graficznie wynikiem tej różnicy jest wektor o początku w miejscu zaczepienia wektora końcowej prędkości i końcu w miejscu końca wektora prędkości początkowej. Obliczeniowo robimy to jeszcze łatwiej, co zaprezentowałem poniżej. Tym razem otrzymana wartość ma znak ujemny, co oznacza, że wektor wypadkowy ma zwrot przeciwny do zwrotu osi obranego jednowymiarowego układu odniesienia. Obliczenia te potwierdza wykonany wcześniej rysunek. W układzie dwuwymiarowym, gdy wektory prędkości mają różne kierunki, zadanie jest trochę bardziej skomplikowane, choć nie jakoś szczególnie trudne. Tutaj również zmieniamy zwrot wektora prędkości początkowej na przeciwny i przykładamy jego początek do wektora prędkości końcowej. Obliczenie wartości wektora końcowego jest niestety trudniejsze i wymaga zastosowania przedstawionego wzoru, który wygląda jak przekształcony wzór na długość przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego. Gdy wektory opisane są dwiema współrzędnymi x-ową i y to obliczenie sumy lub różnicy tych wektorów wygląda odrobiną inaczej. W przypadku sumy wektorów dodajemy współrzędne wektorów do siebie, uzyskując wektor końcowy. Można poznać jeszcze wartość tego wektora, stosując przedstawiony wzór. W przypadku obliczenia różnicy wektorów musimy podobnie jak to miało miejsce poprzednio, Zmienić zwrot wektora na przeciwny. Odbywa się to poprzez zmianę wartości współrzędnych pierwszego wektora na przeciwne. Później dodajemy uzyskany wektor o zwrocie przeciwnym do wektora drugiego. W ten sposób poznaliśmy współrzędną wektora zmiany prędkości. Możemy obliczyć jeszcze jego wartość według przedstawionego wzoru. Wektory da się też dzielić i mnożyć przez skalar. Wykonam to na przykładzie. Do przedstawionej skrzyni przyłożono siłę wyrażoną przez wektor f. Naszym zadaniem jest obliczyć i zaznaczyć w układzie współrzędnych wektor o trzykrotnie większej sile. Wystarczy złapać wektor i przenieść go dwukrotnie dalej, zachowując kierunek i zwrot. W ten sposób otrzymaliśmy wektor trzykrotnie większy od pierwotnego. Wykonując zadanie rachunkowo musimy każdą ze współrzędnych wektora pomnożyć razy 3. Obliczył jeszcze długość otrzymanego wektora za pomocą poznanego wcześniej wzoru. W ten sposób zakończyliśmy zadanie. Byłoby ono zdecydowanie łatwiejsze, gdyby w zadaniu napisali, że wektor początkowy ma wartość 2,1 N i kazali nam narysować wektor 3 razy większy oraz podać jego wartość. Wtedy wektor powiększamy w podobny sposób jak poprzednio, a wartość wektora mnożymy razy 3. Nic prostszego. Kolejne zadanie będzie polegało na rozłożeniu wektora na dwie składowe. Sposób rozkładania wektora zależy wyłącznie od naszej inwencji twórczej i warunków zadania, które wykonujemy. Tym razem chciałbym rozłożyć wektor siły grawitacji działający pionowo w dół na dwie składowe wzdłuż dwuwymiarowego układu odniesienia. Aby to zrobić, nanoszę przerywane linie równolegle do tych osi układu odniesienia, tak, by były przyczepione do początku wektora. Teraz przenoszę te przerywane linie na koniec wektora. Najlepiej zrobić to od linijki i kierki, ale jak ktoś ogarnia linie równoległe, to poradzi sobie i bez tego. Ostatni krok polega na narysowaniu wektorów składowych, które wychodzą z początku wektora głównego, a kończą się na przecięciu linii przerywanych. Najczęściej w trakcie rozkładania wektorów pojawiają się kąty, wraz z którymi trzeba zastosować odpowiednie funkcje trygonometryczne. Dzięki nim z długości wektora głównego obliczymy długości wektorów składowych. O funkcjach trygonometrycznych opowiem innym razem w osobnym filmie. Rozbijanie wektorów na składowe poziome i pionowe ułatwia zrozumienie teoretycznie trudnego do opanowania materiału. Ułatwia też rozwiązywanie zadań. Świetnie obrazuje to przygotowany przeze mnie eksperyment. Na stole umieszczono dysk z kątomierzem. Na środku tego dysku znajduje się metalowy pręt z pierścieniem, do którego przyczepiono sznurki z ciężarkami. Dobierając kąt i masę ciężarków, jesteśmy w stanie uzyskać równowagę układu, gdy pierścień znajdzie się po środku dysku. Lekko zmodyfikuję eksperyment, usuwając linkę z ciężarkami, zastępując te elementy jednakowymi sprężynami. Mogę tak próbować je ustawić, by pierścień pozostawał po środku. Zastosowany program wskazuje mi dodatkowo, z jaką siłą ciągnie każda ze sprężyn. Na pierwszy rzut oka pomiędzy wartościami sił nie występuje żaden związek, ale gdy te siły rozbijemy na składowe, to okaże się, że składowe poziome i pionowe wektorów sił po zastosowaniu sumy wektorowej znoszą się i dają wartość równą zero. Wynika z tego, że te trzy siły, którymi ciągną sprężyny są w równowadze, pomimo ich różnego kierunku i różnych wartości. Można to było wykazać właśnie dzięki rozkładaniu sił na składowe. Pozostało omówić jeszcze iloczyn skalarny i wektorowy, choć wydaje mi się, że na moment obecny jest to zbędne. Zresztą, tak jak mówiłem, większość uczniów szkół średnich nawet nie zdaje sobie sprawy, że wykorzystuje te elementy w zadaniach. Szczerze, ja w waszym wieku też nie zdawałem sobie z tego sprawy i jakoś żyję. Po tym filmie powinniście wiedzieć, że wielkości fizyczne możemy dzielić na wektorowe i skalarne. Skalarne posiadają wyłącznie wartość i jednostkę, a do opisu wielkości wektorowych potrzebujemy wektora, który ma punkt przyłożenia, kierunek, zwrot i wartość. Wielkość fizyczna opisana wektorowo, tak jak i ta opisana skalarnie, posiada jednostkę. Gdy zwrot wektora jest zgodny z przyjętą osią układu, to znak przy wartości liczbowej jest dodatni, a gdy ma zwrot przeciwny do osi, to znak jest ujemny. Wielkości wektorowe, tak jak i skalarne, można do siebie dodawać i od siebie odejmować, ale jedynie wtedy, gdy wyrażają tę samą wielkość fizyczną podaną w takiej samej jednostce. Aby wykonać tego typu działania, należy posiadać umiejętność działania na wektorach jedno- i wielowymiarowych. Wielkości wektorowe można mnożyć i dzielić przez skalar. Wektory można też rozkładać na składowe stosując metodę równoległoboku. Aby obliczyć wartość wektora, korzystamy z odpowiednich wzorów. Znajomość iloczynu wektorowego i skalarnego dwóch wektorów nie jest w szkole wymagana na początkowym etapie nauki fizyki, choć znajomość tych działań pomaga lepiej zrozumieć poznawane wzory. Mam nadzieję, że odcinek ten Wam się podobał i pomógł zrozumieć czym jest Wektor i jak działa. Czekam na Wasze subskrypcje i lajki, a także komentarze. Cześć!